Hej, cześć, witam serdecznie. Ja jestem Arkadiusz, wracamy oczywiście do posiadłości Najmroczniejszy Dwór i Darkest Dungeon. Z tego co widzę, nasi bohaterowie są przysposobieni do odpowiednich akcji. Dobrze, co teraz? No niewątpliwie czas wyruszyć w takim razie na wyprawę. Co my tu mamy? Mamy ucznia łowczego. Teoretycznie mamy 18 z 20 miejsc wolnych. A właściwie zajętych. Dwa miejsca wolne zostały. Jednak nie będziemy tutaj specjalnie jeszcze nikogo zatrudniać, że tak to określę dodatkowo. Może warto byłoby pomyśleć... Tutaj byśmy mogli gościowi zrzucić w sumie jeszcze... Aha, już mamy wszystkich w lazarecie. Kurczę, no dobra. Chciałem rzucić Chironowi tą jego chorobę, zawroty głowy. Ale to zdążymy jeszcze zrobić. Może byśmy puścili kogoś teraz na jakiegoś bossa. Co my tu mamy? Krzykliwy prorok. Krzykliwy prorok. Czy tutaj ktoś na trzecim poziomie się w ogóle sposobi? Mierzi mnie ta fraszka. Okej. Knurzy książę. Krzykliwy prorok. Okej. Pomarszczona baby Jaga. Co tu wybrać tak naprawdę? Z czym sobie poradzimy? Nie jestem pewien. No dobra, zobaczmy sobie najpierw wstępnie, czy uda nam się dojść do tego krzykliwego proroka. To będzie nasze założenie taktyczne na teraz. Weźmiemy sobie taki skład. To pójdzie na początek sobie. Busnois pójdzie oczywiście sobie tutaj gdzieś powiedzmy na pozycję trzecią. On się oczywiście nadaje. Nie, nadaje się na dwie pierwsze. No dobrze, w takim razie dwie pierwsze mamy już połapane. Weźmy sobie jeszcze Parisa, ale Paris już ma poziom trzeci, czyli jest koksem. Osmond się leczy. Dobra, weźmy sobie tego Mirona może. Weźmy sobie Mirona i Chirona. Okej, to będzie nasza ekipa. Myron i Chiron. On się tutaj dobrze sprawdzi. On się tutaj sprawdzi również dobrze. No, polecimy sobie z chorobą. Nie wiem, czy to jest dobry ruch z mojej strony. Czas pokaże. Zobaczmy sobie, czy my tutaj mamy coś ciekawego w same pospolite rzeczy. Także okej. Dobra, przejdźmy do zapasów. Oczywiście ekspedycja jest średnia. Ruiny oczywiście. Weźmy sobie... Mamy w sumie sporo pieniążków. Przygotujmy się do tej wyprawy całkiem... Całkiem dobrze, że tak to określę. W ten sposób na przykład. O. Jeszcze mamy, kurczę, możliwość wzięcia czegoś. Weźmy sobie może wodę święconą w ilości sztuk dwóch. I tak wyekwipowani ruszamy do ruin. Celem. Excavations beneath the manor were well underway when a particularly ragged indigent arrived in the hamlet. This filthy, toothless miscreant boasted an uncanny knowledge of my ambitions, and prognosticated publicly that, left unchecked, I would soon unleash doom upon the world. Okej, czyli kolejne wspomnienia Antenata. The echoes of his mindless tittering reverberate maddeningly. Dobra, spróbujmy dotrzeć do tego klienta wstępnie. Zobaczymy, czy nam się to uda. Oczywiście będziemy sobie pomału tutaj wszystko eksplorować. No i na dzień dobry udało nam się zaskoczyć kilku plugawych i złych i niedobrych łebków. W takim razie dobrze byłoby, no właśnie, dobrze byłoby tutaj wstępnie atakować tych, którzy będą nas stresować. Artyleria otchłani. Powinien jeden zginąć w teorii. Ładnie. Rozpoczyna się całkiem spoko. Dobrze. Zostają sami fizole, że tak to określę. No to w takim razie skrzyczmy ich. Oni oczywiście będą teraz się odgryzać delikatnie. Ale spokojnie sobie z nimi poradzimy. Nie ma problemu. Bonus. Bonus. Confidence surges as the enemy crumbles. I czy jest sens leczyć? Na razie jeszcze chyba niekoniecznie. Rzućmy klątwę. No i spróbujmy go pociąć.
tradycyjnymi technikami. Dobra, mamy talizman poruszenia i parę złotych monet. Lecimy dalej. Wróćmy sobie do poprzedniego miejsca. Okej, okay. Zamek uruchomił pułapkę, zaraza. No trudno. Nic tutaj już więcej nie ma, rozumiem? Chyba nie, tylko była pułapeczka. Skrzynka zawiera pamiątki. Herby zawsze się przydadzą, mała ilość. Ale herb do herbu i mamy kilka herbów. Dobra, co mamy tutaj? Spokój, cisza. W takim razie wracamy na szlak. Ciekaw jestem, ten koleś będzie albo tutaj, albo tutaj. Wiadomo, że zawsze w najdalszym możliwym miejscu w tych wszystkich naszych tutaj korytarzach znajduje się boss. Zobaczymy, chciałem zobaczyć wstępnie tylko, jak on wygląda. I czy jestem w stanie w ogóle mu podołać na chwilę obecną. Mamy pamiątki. Dobra, po piersia się przydają. Pierwsza przeszkadzajka, oczywiście jesteśmy przygotowani. Czy wiemy coś na temat tej komnaty? Tak, prawdopodobnie tutaj nic nie ma. Tutaj również prawdopodobnie nic nie będzie. Okej, okay, mamy tutaj pułapeczkę. Nasza awanturniczka. 70%. Nie poszło. Zaraz rozpalimy sobie pochodnie, oczywiście, naturalnie. Dobra, regał pełen starych woluminów oprawionych w skórę. Komu byśmy chcieli? Busnois, ty jesteś tutaj, kurczę, przewodnikiem czytania. Książki są nudne i bezużyteczne. No dobra. Kolejna pusta, opuszczona komnata. Okej, parszywe zieźmieszki. O, zaskoczyli nas, Kubani. Mają rozmach. Ale to nam specjalnie nie utrudnia. Zaraz wyjdziemy sobie naprzód. No proszę, nasza ekipa jest, jak widać, przystosowana do uników. Zresztą oni również. Aj, trzpień wchodzi. Niestety. Kolejne cięcie z dołu. Za dwa. Urażająca siła. On oczywiście, jak pamiętamy, jest troszeczkę, kurczę, chory. I ma minus 50% szans na to, że się cofnie, że tak to określę. Czyli, no, dużo większa szansa, że się cofnie, niż że się nie cofnie. Ale to spokojnie jest do opanowania sprawa. Staramy się trzymać tutaj wysoki poziom zdrowia, oczywiście. To niewątpliwie na później się przyda. Proszę bardzo, jedna pochodnia, troszeczkę golda. Ładnie, łykamy i idziemy dalej. To niewątpliwie są ludzie, którzy przeszli na stronę tego, kurczę, krzykacza, którego mamy zgładzić. Dobra, spróbuj teraz awanturniczko. No i proszę. Podarunek medyka, czyli coś niewątpliwie związane z leczeniem. Zobaczmy, co tutaj. Pajączki i plwacze. Dobra, postarajmy się je szybko zgładzić, tak żeby nie mogły się ruszyć. To by nam mocno ułatwiło zadanie. Dobra, krzycz. Ładnie. Artyleria odchłani jest sens? Nie ma sensu. Wydaje mi się, że tutaj lepiej rzucić klątwę. No i dobra, oni jednak będą coś działać. Sieć krytycznie. Powinno nas zastunować. Tak, ogłuszenie niestety, albo na szczęście. Ukąszenie. Kurczę, te pająki będą tutaj siać zamęt i zniszczenie w naszej drużynie. Trzeba ją szybko ratować. Ładnie, krytyczne leczenie. Odporność na krwawienie. Jedziemy z gościami. Nie ma na co czekać. No i zobaczmy, na kogo się rzuci ukąszenie. A koncentrują się na naszej awanturniczce. Trzeba ją koniecznie wyleczyć.
Zaraz ci przejdzie, spokojnie. Another abomination cleansed from our lands. Okej, trochę skarbów łykamy oczywiście. Co mamy tutaj? Otwórzmy to za pomocą klucza. Ten przedmiot nie wywoła żadnego efektu, bo ta skrzynia jest otwarta. Dobra. Pieniążek. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Oho, pogwizduje. Ogarnia mnie słabość. Packs laden with loot. Dobra, trudno, skubnął. Skubnął to skubnął, nie ma co wnikać. Okej, kolejna przeszkadzajka. Even the cold stone seems bent on preventing passage. No i zobaczmy, co tutaj. Tutaj niestety ekipa jest silna. Oczywiście ludzie i plugawi mają rozmach. Trzeba tutaj będzie ostrożnie podejść do tej walki, bo ona przedstawia się, z tego co widzę, no, jest wyzwaniem, niewątpliwie jest wyzwaniem. Dobra, w takim razie jedziemy z koksem. Jedziemy od tyłu. Trafiamy tego klienta. Kurczę, ty nie możesz nic zrobić, to słabo. Wróć tutaj. Ty oczywiście spróbuj podleczyć naszą awanturniczkę za dwa. No, nie jest to jakieś OP leczenie. Dobra, aktywujmy ripostę. Ścięcie. Strach. No dobra, strach, jesteśmy przygotowani. Tutaj ta ekspedycja bardziej jest... nacisk na życie, na zdrowie. Kurczę, kolejne ścięcie. Całe szczęście unik. To mogłoby się źle skończyć. No, ulecz ją jakoś konkretniej. Za 9, ładnie. Dobra, ty oczywiście sobie tutaj leć z przełomem. Oczywiście pamiętamy, oni są... mało odporni na krwawienia. Jednego z głowy mamy już. Czy krzyczymy, czy raczej mordujemy? Raczej mordujemy. Sprzeczka. Jest unik. A, jest riposta. Ładnie. Dobra, rycznij tego gościa. Za 4. Skromnie, bo skromnie, ale zawsze. Oczywiście również ty. Przesuniemy się do przodu. Jeden punkcik. Spróbujmy. Dobra, zostaje kusznik. Ten kusznik nie będzie wielkim problemem. Raczej spróbujmy się trochę podleczyć w międzyczasie, oczywiście. Sprzeczka. Ładne leczenie. Pełnia zdrowia. To mi się podoba. Dobra, strzelaj w niego. Zabieramy loot. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. I oczywiście otwieramy sarkofag. Dobra, lecimy dalej. Bezstresowo. No i tutaj, kurczę, czy tutaj będzie ten klient? Chyba nie, kurczę, bo to będzie masakra. Bandaże, czy są mi... potrzebne mi są bandaże? Kurczę, może zjedzmy troszkę. Każdemu dajemy troszeczkę pożywienia. Będziemy mieli miejsce na bandaż. Okej. No i właśnie, żelazna dziewica Iron Maiden. Dobra, otwieraj. Ukryte skarby. Glittering gold, trinkets and baubles. Paid for in blood. Nie wiem, czy to był dobry ruch z mojej strony, że tego nie wziąłem. Ach, tu jeszcze nas zaskoczyło kilku łebków. Jest unik na dzień dobry, ładnie. Czyli ta walka będzie szła raczej po naszej myśli. Trafienie. Za 6. Dobra, riposta. Aj, unik. Ale jest riposta. Sieczka. Okej. Dobra, oczywiście pomału sobie leczymy. Krzyczymy na gości. Aktywujemy sobie ripostę raczej. Aktywujmy sobie jeszcze jedną ripostę. Będziemy ich tu, kurczę, nękać po tym, jak oni nas nękają.
ogień dywanowy. Niestety unik. A, wykazał się odpornością w skubianiutki. Ładnie, krytyczne trafienie. Trochę stresu mniej. Dwa uniki. Potrzebny mi bandaż. Za chwileczkę dostaniesz. Oczywiście nawet dostaniesz go teraz. I leć z tym gościem. Oczywiście leczymy. Oczywiście rżni. Kurczę, unik. Ładnie. Znaczy nie ładnie właściwie, ale niech będzie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz sobie użyć tego. Oznaczenie i riposta. Potrzebny mi bandaż. No niestety więcej bandaży nie posiadam. Ale posiadamy za to taki bonusik. Dostają sami fizole z przodu. Czpień za 8. Nie. Musimy gościa bronić. Sieczka. Unik. Kurczę. Sytuacja wygląda nie za ciekawie. Oczywiście leczymy. Leczenie za 0 i krwawienie jeszcze się wdało. No to pięknie. Zaraz będzie uwrót śmierci. Seize this momentum. Dobra, dajmy mu jeść. Może się uda gościa odratować trochę przynajmniej. Rozpalmy pochodnie. No i zobaczmy, co tutaj. A, to jest ten klient. Kurczę, a nie jesteśmy w ogóle przygotowani do tego, żeby z nim walczyć. Nie jest dobrze. No dobra, ale no trudno, jak już tu jestem. To trzeba gościa spróbować spacyfikować. Wstępnie przynajmniej. Krzykliwy prorok. Czy wrzask ma tutaj kurcze znaczenie? No pewnie, że ma. Jest za daleko, żeby go można było oznaczyć. Tu się jakimiś kurcze blokadami zastawił. Ależ wałek. Jak on stoi w ogóle z odpornościami? Ogłuszenie 100% odporności, zaraza, krwawienie. Dobra. Leczmy, kurcze, leczmy. Kurczę, konkretny damage. No nie spodziewałem się gościa tutaj. Musimy z tego jakoś wybrnąć. To natychmiast, bo inaczej to będzie lipa. Kurczę, co możemy tu zrobić? No nic nie możemy zrobić specjalnie. Serce zaraz eksploduje. Tutaj, kurczę, nie siej paniki, tylko lecz. Leczenie za 0. No, psycha klinka. Pomsta. Śmiertelny cios. No i niestety, zaczyna się. Kurczę, nie jest dobrze. No, muszę... Prawdopodobnie zróbmy inaczej. No, muszę stąd wyjść po prostu. Cofaj się z walki. Oczywiście, kurczę, musimy coś łyknąć. Rzućmy na razie ten szafir. Wrócimy tutaj. Weźmy sobie rzadką księgę. Dobra, reszta niestety musi zostać. Wróćmy i odpocznijmy gdzieś. Kurczę, no jest trochę słabo wyszło, że tutaj go trafiliśmy. Spodziewałem się go spotkać gdzie indziej, no ale trudno. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Prócz tego jedna z naszych postaci zginęła. Czy damy radę we 3? Zaraz zobaczymy. Dobra, oczywiście odpoczywamy. Przygotujmy się do tego jak najlepiej możemy. Tutaj tylko puste miejsce pozostało. He.
Obniża stres o 25%. Dobra, zobaczmy. Aha. Zróbmy sobie taki przymiocik. Obniża stres. Kurczę, aha, ty nie możesz obniżyć. Dobra, hulanka, tylko na siebie. Obniża stres o 20, wszyscy kompani, ależ to chyba raczej nie bardzo. Zróbmy sobie taki bonus. Jeszcze napijemy się wody święconej. Kurczę, komuś możemy tu dać jakiś przedmiot jeszcze. Jeszcze możemy dwa punkciki wykorzystać, tak? No dobra. Dobra, mam nadzieję, że w nocy nic nas nie zaatakuje. Zaraz się wszystko okaże. Kurczę, szkoda tego jednego gościa. No popełniłem błąd, że nie poszedłem trochę wcześniej na ten odpoczynek, ale kto by się spodziewał, że on tu może być. Dobra. Idziemy, zobaczymy. Może się uda gościa ogarnąć. Kurczę, jak się nie uda, no to będzie lipka. Mamy masę przymiotów. Masę bonusów wrzuconych na siebie. Rozpalmy jeszcze maksymalnie pochodnie. Zjedzmy maksymalnie. No i wbijamy, nie ma co czekać. Jeżeli się nie uda, jeżeli jeszcze jedna postać zginie, będziemy próbowali się wycofać. Dobra, spróbujmy, kurczę, tutaj pozbyć się tych... Najpierw tych przeszkód może. Wtedy możliwe, że się uda do gościa szybciej dostać. Pomsta. Zaraza, zaraza, zaraza. Dobra, osłabiamy cel. On tu rzuca jakimiś rzeczami niestworzonymi. Spokojnie. Jedna osłona zniszczona. Leczymy oczywiście, kurczę, kogo można. Może zacznijmy od tego, który leczy. Kolejna pomsta. Spróbujmy gościa ogłuszyć, chociaż wiemy, że on jest odporny, tak? W 100%. Przynajmniej mógł go trafić, kurczę. Nie, tutaj ten przeciwnik jednak jest chyba za silny. Wycofajmy się z tej walki. Nie będziemy tutaj jednak do niej podchodzić. Nasi zawodnicy tutaj muszą być bardziej przygotowani. Troszeczkę sobie zlekceważyłem, to uciekamy. Beznadziejność, busnois, nasza ostoja spokoju i wyrozumiałości. No ale dobra, opuśćmy tą misję. Pierwsze podejście pod tego krzykacza jednak nie poszło. Będzie trzeba się do niego posposobić jeszcze raz. Szkoda, szkoda. Tym bardziej tego Chirona. Tu jeszcze negatywny perk. Ależ tutaj troszeczkę nie poszło. You will know the tragic extent of my failings. Okej. Okay. Tutaj widzę, nasi bohaterowie troszeczkę pozrzucali wszystkiego. Dismas przeszedł kurację, znaczy Dismas, oczywiście, że Dismas przeszedł kurację. Neville przeszła również kurację, uleczona choroba letarg. Lazaret, bohater Osmond, przeszedł skuteczną kurację choroby szkorbut. Opactwo Pais zrzucił stres. Esnej zrzucił stres, oberża bohater Brad Verdine wykształcił swoistą koligację z duchami. Nowy nawyk, miłośnik procentu, w mieście tylko pije. Zamieniono strach przed ruinami, okej. Okay. Osmond również zrzuciła 69 punktów stresu i Weaver spędził niezapomniany wieczór, z którego pamiątka zostanie z nim na długo. Nowy nawyk, miłośnik miłości, okej. Okay. Kurczę, szkoda tego jednego zawodnika, no niestety poległ. Druga z osób, która w 21 tygodniu, Chiron, niestety, umarł z wykrwawienia. 4000 golda, nie jest to zbyt dużo.
spróbujmy kogoś tak naprawdę jeszcze odstresować i wyleczyć. Choroby nie są takie, kurcze, drogie, żeby je leczyć. Będziesz pierwszą osobą, która pójdzie się leczyć. Base. Tutaj jednak ktoś jeszcze miał jakąś choróbkę? Niekoniecznie. No dobra, w takim razie idź również wylecz gorączkę plamistą. 3000. Jacyś bohaterowie. Warto byłoby już pomyśleć, żeby kogoś zacząć przyjmować. Wszyscy na zero poziomie. No to nie, to na razie odpuścimy. Busnois, koniecznie musimy go odstresować. Zostanie mi 1,5, ale mamy troszeczkę tych itemów do sprzedania. Niewątpliwie trzeba będzie się kilku pozbyć, gdyż nie wystarczy nam. Myślę, że nawet teraz możemy to zrobić. 750, 1125 to tak naprawdę w sumie te... Sprzedajmy wszystko z tych podstawowych rzeczy. Będziemy mieli 9000, trzeba coś, kurczę, tutaj począć. Ty co robisz? Hazardzista, w mieście tylko uprawia hazard. No dobra. Ktoś jeszcze jest zestresowany mocno. Weźmiemy sobie tą Osmond. Ona chyba bardziej się przyda niż, kurczę, ktoś inny. Dobra, gdzie jest oberża? Dobra, jest oberża. No i dawaj, jedziesz do szulerni. Ależ ta misja była niepokojąco strasznie straszna. Krzykacz jeszcze mnie przerósł. Ale w każdym bądź danym razie podeszliśmy, wiem mniej więcej jak wygląda i wiem już czego się spodziewać. W następnym odcineczku zobaczymy co będziemy robić. Może udamy się jeszcze raz pod tego krzykacza z drużyną. Ewentualnie pójdziemy gdzieś indziej, żeby troszeczkę podbić poziom. I będziemy myśleć co dalej. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas. Ja jestem Arkadiusz, to jest Darkest Dungeon. Do zobaczenia wkrótce. Na razie, cześć.